Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej i serdecznie zapraszam na kolejne nagranie studium biblijne, które co tydzień od nas wychodzi. W naszym dzisiejszym nagraniu, które jest zatytułowane Misja do potrzebujących, weźmie udział kilka osób. Chciałbym je przedstawić. Jest dzisiaj z nami Halinka i jest też dzisiaj z nami Norbert. A ja nazywam się Łukasz. A ponieważ będziemy studiować Boże Słowo, to dobrze byłoby rozpocząć od słowa modlitwy. Bardzo proszę o modlitwę. Święty Panie Boże, w naszych dłoniach trzymamy Twoje słowo i chcemy je rozważać, chcemy je czytać, chcemy o tym mówić, ale chcemy być pod natchnieniem Twoim, Panie Boże, pod natchnieniem Twoim, Duchu Święty. Dlatego prosimy Cię o wsparcie, o pomoc, i o takie natchnienie dla nas tutaj, którzy będziemy studiować to słowo, rozważać, ale także i dla tych, którzy będą je słuchać i zastanawiać się nad tym słowem. Dlatego bardzo proszę o Twoje błogosławieństwo i Twoją pomoc, prosząc o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen. Amen. Misja to wielkie zadanie dla Kościoła. Misja to wielkie powołanie, które wychodzi od samego Boga. Nie bierze się ono ani od Kościoła, ani od ludzi, tylko jest poselstwem, które Bóg kieruje do świata. Jest takim wyciągnięciem ręki Pana Boga, ręki miłości do człowieka. No i Pan Bóg chce, żebyśmy w tej misji brali udział, co studiujemy już w tym kwartale od dłuższego czasu. Warto zatem, byśmy popatrzyli, na czym miałaby polegać nasza misja skierowana do ludzi potrzebujących. Czasami tak jest, że ciężko jest zdefiniować to, jak mielibyśmy postępować. Co można zrobić, czego robić nie można. Czasami wydaje się, że można przez robienie czegoś dla drugiego człowieka go bardziej zepsuć niż mu pomóc. Więc czasami myślimy sobie, że byłoby dobrze ocenić drugiego człowieka, na ile jemu jest pomoc potrzebna, albo na ile potrafimy tę, rzeczywiście tę jego potrzebę ocenić. Spróbujemy sobie dzisiaj na przynajmniej część z tych pytań odpowiedzieć. Na pewno biorąc jednak pod uwagę to, że do tej misji jesteśmy rzeczywiście wszyscy powołani. Ci, którzy poznali Pana Boga, są powołani do tego, aby tak jak On służyć innym. Przeczytajmy fragment, który będzie naszym dzisiejszym motto. Ten tekst zawarty jest w Ewangelii Mateusza 25:40. A król odpowiadając powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Tak jest. Ten tekst daje nam do zrozumienia, że sprawa misji, tej takiej podstawowej misji, pomagania drugiemu człowiekowi, leży u samych podstaw Ewangelii. Nie da się od tego oderwać, a więc musimy do tego podejść bardzo poważnie. Popatrzmy na kwestię właśnie tych dylematów. Ile można zrobić dla drugiego człowieka? Jak daleko można się posunąć, żeby pomóc drugiemu człowiekowi? A może inaczej, na ile jesteśmy gotowi poświęcić sami siebie, swój czas, swoje środki, swoje umiejętności, swoje dobre imię, aby zrobić coś dla drugiego człowieka? Mamy bardzo ciekawą historię, która jest zapisana w Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale od 17 do 26 wiersza. Nie będziemy jej czytali, to znana historia, jest to historia o pewnych
ludziach, którzy zanieśli swojego przyjaciela dosłownie na łożu, do miejsca, gdzie był Chrystus, a widząc, że nie da się go wnieść tam do środka, co robią? Posuwają się do bardzo nietypowego aktu. Wchodzą na dach, ten dach rozbierają i po prostu na samym środku tego człowieka, swojego przyjaciela, spuszczają na dół, przed wszystkich i przed samego Pana Jezusa. Czekając na reakcję Pana Jezusa. I historia właśnie tak nam pokazuje, dając nam wzór postępowania. Co możemy na podstawie, w związku z tym, tej historii powiedzieć o naszym zobowiązaniu, czy też na tym, co Pan Bóg nam daje na takim przykładzie naszego postępowania wobec naszych bliskich przyjaciół, naszych bliźnich. Do czego możemy się posunąć w oparciu o tę historię? No, ja myślę, że tutaj trzeba spojrzeć na to, jak my byśmy postąpili w takiej sytuacji, kiedy tak jakby wszelkie możliwości pomocy się skończyły. Mhm. No i co dalej robić? Więc oni postanowili zrobić coś, co było takie nietypowe. Nikt nawet by o tym może nie pomyślał, że zrobić dziurę w dachu i przez to... Mhm. To kosztowało wiele pracy na pewno, no i takich też umiejętności, jak to zrobić, bo ten człowiek był niewładny, sparaliżowany, tak, prawda? Tak. Ja sobie tutaj pozwolę powiedzieć, że miałam też taki niedawno taką możliwość pomagania takiej osobie, która była cierpiąca, ledwo chodząca. Mhm. I kiedy nasza znajomość się rozpoczęła, a później już taka bliska przyjaźń, była to starsza osoba, kobieta, to wydawało się, że ta pomoc będzie no, przyjście, odwiedzenie, porozmawianie. Ale nie. Przez półtora roku ta pomoc doszła do takiego, można powiedzieć, do takiego etapu, tak, że niekiedy trzeba było i w nocy wstać i pojechać, bo mhm. była pomoc potrzebna. Niekiedy trzeba było do lekarza jechać, niekiedy trzeba było lekarstwa przynieść, systematycznie trzeba było obiad przynieść. Mhm. I tu dla mnie osobiście jestem wdzięczna Panu Bogu, dlatego że nie było to żadnym ciężarem. Ja wiedziałam, że jest osoba, która potrzebuje, a ja mogę tej pomocy udzielić. To jest rzeczywiście wielkie błogosławieństwo, kiedy można na sobie w jakiś sposób doświadczyć tego i zrobić coś, co się wydaje nie do końca możliwe, wykonalne, ale z czasem, kiedy się zrobi pierwszy krok, człowiek się zaangażuje w coś, to potem jakby to przechodzi łatwiej i okazuje się, że można zrobić więcej i więcej i więcej i nie jest to takim ciężarem. Ci ludzie, którzy biorą tego swojego, jak mniemamy, przyjaciela i niosą go do Chrystusa, robią coś jeszcze. Biorą na siebie odpowiedzialność, tak? Jego przyjaciele nie muszą tego robić, ale pomyślcie sobie, że biorąc go do rąk, właściwie składają mu pewną obietnicę. No raz, że go doprowadzą do końca, czyli go nie zostawią gdzieś po drodze, a dwa, że ta misja przyniesie skutek, a wiadomo, o jaki skutek chodziło. Tak, przypomina to troszeczkę tego miłosiernego Samarytanina, który zastaje człowieka w poważnych kłopotach, na wpół żywego, nie oddaje spraw dalej, czyli załóżmy jest doraźna pomoc, mhm. a potem, wiesz co, ja kogoś podeślę, może ktoś się tobą zajmie, albo powiem, że ty tu leżysz. Mhm. Nie, opiekuje się z nim do końca. Nawet pamiętamy, że tam do tej gospody, nawet zapłacił gospodarzowi, żeby nim się opiekował. Oczywiście trudno na podstawie tekstu ustalić, czy to była przyjaźń, czy nie, między tym człowiekiem a tymi ludźmi, bo mogło być też tak, że oni go obserwowali i widzieli go każdego dnia na jakiejś tam ulicy, gdzie on leżał i cierpiał i oni w końcu tak byli przejęci jego sytuacją, że gdy usłyszeli, że jest ktoś taki, kto czyni tak niezwykłe znaki i cuda,
kto dokonuje tak spektakularnych rzeczy, to może właśnie jest ten człowiek, który może jemu pomóc. Nie? Więc tak jak tutaj wspomniałeś, oni też zaryzykowali, no bo słuchajcie, no, rozebrali komuś dom w jakiś sposób, tak? Co prawda od góry, ale... Narazili się przecież też, dokładnie. Tak? Zwrócili na siebie uwagę. Oczywiście. Żeby nie wszystko to, czego my byśmy nie chcieli robić, bo zwykle jak się komuś pomaga i ktoś nie za bardzo wygląda, no to się nie do końca chce pokazywać się innym, tak? I to jest ciekawe, że tak naprawdę to nawet bardziej ich wiara jest nagrodzona niż tego człowieka. Tak, 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 bo to można z tekstu zauważyć, czyli szukali drogi pomocy. Jeden z ewangelistów mówi, że nie znaleźli drogi odpowiedniej, żeby przedrzeć się i poszukali innych sposobów. No i tutaj właśnie spoglądając na ten fragment, na nasze życie i doświadczenie, faktycznie są sytuacje, gdzie Bóg stawia na naszej drodze ludzi, którzy nas o coś proszą. I czasami jesteśmy w stanie pomóc, ale czasami nie. Tak. Ale jedno, co możemy zrobić i co powinniśmy zrobić, na pewno kierować tego człowieka do Boga. Tak. Ale są też sytuacje, gdzie ktoś nie prosi, a ty wiesz, że ten człowiek ma problemy. Tak. Możesz to przemilczeć i powiedzieć, skoro mnie nie prosił, ja nic nie muszę robić. Ale jeśli masz więź właściwą, tą właściwą relację z Bogiem, trudno jest nie zapytać. Po prostu to wychodzi z siebie, prawda? Pomyślcie sobie, co by było, gdyby się ci cztery mężczyźni nie znaleźli. Mhm. Nie mielibyśmy tej historii w Biblii. Nic by się w życiu tego człowieka nie zdarzyło. Pewnie by umarł niedługo potem. Tak by się to potoczyło. A jednak ktoś się znalazł, kto miał na tyle woli, siły, chęci, żeby to zrobić. Nawet desperacji. A nawet desperacji, no bo żeby wejść na dach i się do czegoś takiego posunąć, to naprawdę trzeba mieć desperację, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, jakby kosztem swojego własnego ja. Ale ja myślę, że teraz też możemy spotykać takich ludzi, którzy no, poświęcają bardzo dużo dla drugiego człowieka, żeby mu pomóc. Mhm. Przecież mamy różne takie akcje charytatywne, mamy różne fundacje, które zbierają jakieś środki i możemy zauważyć, jak dużo ludzi porusza serce i angażują się też w to, prawda? Tak. Mówiąc o innych przypadkach, popatrzmy jeszcze na dwie inne historie, które pokazują nam bardzo pięknie pomoc, której sam udzielił Chrystus. Jedna jest zapisana w Ewangelii Jana w 5 rozdziale od 1 do 9 wiersza, a druga w Ewangelii Marka, 1 rozdział i tam od 23 do 28 wiersza. Może je szybciutko odczytajmy. Dobrze. Ewangelia Jana, 5 rozdział, od wersetu 1 po 9. Potem było święto żydowskie. Jezus udał się do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu wstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go, chcesz być uzdrowiony? Odpowiedział mu chory, panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus, wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. Przeczytajmy teraz drugą historię Ewangelia Marka od 1:23. A był w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, mówiąc: cóż mamy z tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim ty jesteś, święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc: zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali się nawzajem: co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą? Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne?
I wnet rozeszła się ta wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. Mamy tutaj dwa przykłady, w jaki sposób Pan Jezus podchodzi do ludzi potrzebujących. Co prawda w tej drugiej sytuacji był to ktoś, kto może nie do końca, nie wiemy tego, wiedział, tak? Bo to jest, tam był problem duchowy. Pierwsza sytuacja to był problem ewidentnie choroby fizycznej, drugi problem choroby duchowej, ale Pan Jezus pokazuje nam, w jaki sposób to zrobić. Spróbujmy się temu przyjrzeć troszeczkę bliżej. Co robi Pan Jezus jakby w obliczu tej człowieka w potrzebie? Jak się wobec niego zachowuje? Co robi na początku? Jak się do niego przybliża? I może wyciągniemy z tego wniosek, jak my powinniśmy postępować w kontekście właśnie takich potrzebujących osób. Ale tu w odróżnieniu do tego, co wcześniej mówiliśmy, że chory człowiek miał życzliwych dla siebie ludzi, miał przyjaciół, na których mógł liczyć. Tu widzimy, że człowiek, który 38 lat leży. Tak. To jest sytuacja no, nie do pozazdroszczenia, ale tak jak ten człowiek tutaj sprawozdanie mówi, nie ma człowieka, który by mi pomógł. Tak, nie ma. I Pan Jezus podchodzi do niego. Tak. Pan Jezus przychodzi, to bardzo dziękuję za tą uwagę, bo Pan Jezus przychodzi, nie boi się przyjść do tych ludzi, którzy muszą wyglądać, przypuszczam, bardzo nieciekawie. Ten cały krużganek musi wyglądać okropnie. Tam nikt się nie zapuszcza, no bo nie chodzimy do ludzi, którzy nieładnie wyglądają, nieładnie pachną i tak dalej. I podchodzi do człowieka, który prawdopodobnie z nich wszystkich wyglądał najgorzej. Staje między nimi. Czyli to, ten pierwszy krok właśnie to jest to, że Jezus nie boi się, tylko idzie nawet w sabat, w ten święty sabat. Myśli sobie, a co z tymi, którym jest źle? I idzie do tego człowieka, staje pomiędzy tymi najbardziej cierpiącymi. Co jeszcze robi Pan Jezus? Mnie często zaskakują w Ewangeliach historie, w których Pan Jezus mówi inaczej, niż my byśmy powiedzieli lub pomyśleli. Zaskakuje swoją reakcją. Mhm. Czasami się wydaje no, takie proste. Postawił mu pytanie, werset 6 o tym mówi, chcesz być zdrowy? Pewnie, że chce być zdrowy. Ale do niego to jakoś nie za bardzo jeszcze dociera. On chyba nie do końca sobie zdaje sprawę, raczej nie, z kim rozmawia i kto przyszedł do niego, albo z kim się spotkał, bo zaczyna odpowiadać, panie, nie ma człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja dojdę, inny przede mną wchodzi. Czyli opowiada mu swoją historię. Pan Jezus doskonale zna tą historię, zna jego problem, zna jego niemoc i stawia mu podstawowe pytanie, czy chcesz być zdrowy. W innych przypadkach, kiedy uzdrawia ślepych, to pyta się ich, co chcecie, abym dla was uczynił? Abyśmy przejrzeli. Czyli jest ważne to, abyśmy uzmysłowili sobie w pełni, jakie mamy potrzeby. Bóg nie jest obojętny na nasze potrzeby. Czasami bezpośrednio na nie oddziałuje, a czasami jakby z zaplecza. Zobaczmy, że teraz mi się taka myśl też tutaj skojarzyła, że najważniejszą myślą czy treścią, jaką miał usłyszeć poprzedni nieszczęśnik, którego spuścili przez dach, to najważniejszą dla niego sprawą, może on sam sobie do końca tego nie uzmysławiał, było odpuszczone są ci grzechy twoje. Tak jest. To było najważniejsze. Tak. Nie? Czyli tak. Chrystus jakby sprowadza ludzi do tej najważniejszej potrzeby. Adamie, kto ci powiedział, że jesteś nagi? To jest twoje zasadnicze pytanie, to jest punkt wyjścia, od którego powinniśmy rozpocząć. I Pan Jezus zadaje pytania. Wiecie, to jest bardzo istotne, bo wydaje mi się, że to jest też dla nas pewien wzór, tak. Że trzeba pytać. Pytać. Czy chcesz, żeby coś dla ciebie zrobić? Czego potrzebujesz? Czasami to pytanie jest bardzo ważne, bo odwraca uwagę człowieka od rzeczy złych. Czasami ludzie jak cierpią, myślą tylko i wyłącznie o swoim cierpieniu, o niczym innym. I to sprawia, że ich życie staje się jeszcze gorsze. Tutaj też tak jest, bo ten człowiek tylko patrzy na sadzawkę i o niczym innym nie myśli, tak? A przecież Jezus
jakby przechodzi z drugiej strony i mówi, popatrz na mnie, tak? I on się odwraca, widzi kogoś innego. Więc tutaj mamy to pytanie. Natomiast w tej drugiej historii jest tam człowiek, który siedzi jakby zupełnie cicho, aż no, wychodzi na jaw jego stan, bo demon go wykorzystuje do tego, żeby przemówić do Pana Jezusa. I Pan Jezus w tym miejscu się już o nic nie pyta. Tylko zaczyna od razu działać i ratuje tego człowieka w bardzo też nietypowy sposób, ale skuteczny. Co robi? Każe uwolnić tego człowieka temu, który go trzyma, prawdopodobnie z powodu jego własnych grzechów, niestety, w niewoli. I mówi, wyjdź, zostaw go, wyjdź i zostaw go. Jeżeli można do tego, ostatnio właśnie zastanawia mnie ta kwestia, i też przy jakiejś okazji ją poruszyłem, że popatrzmy, w Ewangeliach jest trochę osób, które ukazane są jako opętane. I oczywiście mnóstwo interwencji Chrystusa, bo nawet nie wszystkie są opisane. Mateusz tam wspomina, że z wielu osób Chrystus wypędzał demony i uzdrawiał i tak dalej. I to jest ciekawe, że te osoby, które fizycznie manifestowały demony, fizycznie manifestowały w ich życiu siebie, zostały uwolnione. A ludzie, którzy według mojej oceny byli bardziej opętani niż ci, którzy tarzali się tam w prochu i popiele i piana im leciała z ust, byli wypolerowanymi narzędziami złego, oni nie padali na ziemię. I oni sprzeciwiali się Chrystusowi. Fakt, Jezus powiedział im, że ojcem waszym jest diabeł. I teraz rodzi się pytanie, dlaczego w tamtych demony się nie uaktywniały, a w tych się uaktywniały ze skutkiem takim, że ci ludzie zostali uwolnieni? No, kwestia jest, wydaje mi się, też taka, jaki był cel ich wykorzystania, bo jednym dało się pomóc, a tym, którzy jakby sami z własnej woli poddawali się przez swoje myśli i decyzje wpływowi demonicznemu, to świadomie, pomóc się... Tak. Niestety nie dało. Czyli wewnątrz duszy oni krzyczeli gdzieś. Nawet ci opętani, tarzający się gdzieś wewnątrz duszy, krzyczeli do Jezusa o pomoc. Tak, to było coś, czego oni nie chcieli, a co się stało i z czego nie byli w stanie się uwolnić. Z kolei ci drudzy, niestety, Jezus nawet płakał, jest opisane w Ewangeliach, mówiąc do nich twarde słowa, prawda? Ale chciał ich przebudzić i chciał, żeby im pomóc, a oni po prostu nie chcieli. Również ta historia, jedna i druga, uczy nas o tym, w jaki sposób Jezus to praktykował, że On nie był gdzieś tam odizolowany od tych ludzi, ale był z nimi. Był z nimi, przebywał z nimi. No i tak samo my, jeżeli jesteśmy tylko zamknięci w swoim środowisku, a może nawet jakieś osoby przychodzą, potrzebują pomocy, i może nie zawsze zwrócimy na to uwagę, to one odejdą. Ale ja mam takie doświadczenie też z człowiekiem, który, tak jak tutaj pisze, że ten człowiek 38 lat był chory, tak tamten człowiek no prawie ponad 30 lat był nałogowym alkoholikiem. Mhm. I też, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy, to nie był to zachęcający widok. Nie było to coś, co no, wskazywało na to, że no, ja się z tobą zatroszczę, pomogę ci. Ja nawet nie wiedziałam, jak to robić. Mhm. Ale Pan Bóg tak poprowadził, tak dał siłę, tak dał mądrość do tego, że dzisiaj ten człowiek odwiedza mnie, dzisiaj ten człowiek stoi jak każdy jeden z nas. On wyszedł z nałogu. I tu chcę uwielbić Pana Boga. To jest niezwykłe. Że my, jeżeli mamy takie okazje, albo takie sposobności, albo Pan Bóg nam to daje, bo akurat w tym przypadku ja nie szukałam tego człowieka. To ten człowiek sam przyszedł po pomoc. Tak. Więc to jest ważne, żeby właśnie no, być z tymi ludźmi. Dziękuję. Podsumujmy. W takim razie, tak pokrótce, patrząc na Jezusa, który nam daje wzór, widzimy, że On przede wszystkim, jak tutaj powiedziałaś, przebywa z tymi, którzy są cierpiący, potrzebujący, stara się w jakiś sposób okazywać im
dawać im dobre słowo, może nie tyle litość, ile po prostu takie serce, prawda? Stara się rozpoznać ich potrzeby i na te potrzeby realnie odpowiedzieć, zareagować. W ten sposób też jakby zyskuje ich zaufanie. I wtedy zwykle prowadzi ich do zbawienia. Czyli ta kolejność jest bardzo istotna, bo przecież nam zależy nie tylko na tym, żeby pomóc człowiekowi czy fizycznie, czy psychicznie, ale czy materialnie, ale pomóc też człowiekowi duchowo i zaprowadzić go do Chrystusa. I wydaje się, że ta kolejność jest w tym miejscu bardzo kluczowa, że my musimy najpierw odważyć się, pójść do tych ludzi, wysłuchać, okazać im uczucie, podać im dłoń, pomóc im realnie, tak jak oni naprawdę tego potrzebują. I dopiero wtedy, jak spędzimy z nimi więcej czasu, będzie czas na to, żeby im pokazać kogoś więcej, Jezusa Chrystusa. Ale to wszystko wiąże się z tym, że my musimy coś od siebie dać, a przede wszystkim musimy dać swój czas, zrezygnować z czegoś swojego na rzecz drugiego człowieka. Tak, tak. Nam jest generalnie łatwo osądzać. Mamy taką skłonność i jedną z okazji do takiego osądzania, przynajmniej tak jak ja to obserwuję, jest to, że ludzie dziwnie albo różnie reagują na problem migracji, na problem uchodźców, uchodźstwa. A jest to problem bardzo narastający obecnie. Nawet nasz kraj tego doświadcza, czy na granicy z Białorusią, czy w innych miejscach. I łatwo jest jakby powiedzieć, że niech każdy sobie sam poukłada w życiu tak, jak na to zasługuje. A przecież w sumie mamy różne powody do uchodźstwa. To są powody materialne, czasami też wybuchają wojny, mamy klęski naturalne i wiele innych powodów i pewnie my, będąc w tego typu sytuacji, może też bylibyśmy zmuszeni do tego, żeby uciekać. Mamy przykład przecież też i z Ewangelii, gdzie Pan Jezus i Jego rodzina z Ewangelii Mateusza, czytamy tam 2:13-14, że byli zmuszeni uciekać z Betlejemu do Egiptu. Tak? Nie pierwszy to raz, notabene ten motyw się pojawia w Biblii. I musieli przebywać. Możemy sobie tylko wyobrażać, jak ich życie tam wyglądało. Prawdopodobnie nie było takie ono wspaniałe, łatwe. I kto wie, może nawet przypominało trochę wyzwania, z którymi dzisiaj muszą sobie poradzić współcześni uchodźcy. No ale jakoś Biblia pokazuje, że czasami w tych sprawach Ewangelii musi dojść do tego, że ten ogień Ewangelii idzie w obce miejsce po to, żeby wrócić z powrotem. Mamy dwa teksty, które bym chciał w tym miejscu odczytać. Dlatego, że mamy takie właśnie powołanie w tym kontekście jako chrześcijanie, żeby dawać dobry przykład. Nawet jeżeli wiąże się z tym, że musimy się nieco zaprzeć swoich własnych może poglądów, może przyzwyczajeń, może tego, jak nas wychowano. Chwała Bogu, jeżeli nas wychowano w takiej otwartości i tolerancji, ale tak nie zawsze jest. Czasami się tego trzeba uczyć. Biblia nam w tym miejscu daje właśnie taki twardy, ale dobry przykład. I poproszę o czytanie dwóch tekstów. Pierwszy z nich to jest 5 Księga Mojżeszowa, czyli Podróżnego Prawa 10:19, a drugi tekst z 3 Mojżeszowej 23:22. Więc i wy miłujcie obcego przybysza, gdyż sami byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. I drugi tekst. A gdy będziecie rządzić zboże ziemi waszej, to nie będziesz żął przy żniwie swoim pola swego do samego końca. I nie będziesz zbierał pokłosu po swoim żniwie. Pozostaw je dla ubogiego i dla obcego przybysza. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Popatrzcie, jakim wyzwaniem są te dwa teksty. Jeden z nich wzywa do tego, żeby okazać co? Twój tekst. No, serce. Serce, tak jak i tobie zostało okazane serce, tak, tak. A drugi tekst? Mówi o... Zatroszczysz się o ich potrzeby. O ich potrzeby. I zobaczcie, przecież to jest pisane do ludzi, którzy widzieli, co to znaczy składać ofiary Panu Bogu. I przypuszczam, że byli w tym wierni, tak? A w tym miejscu Pan Bóg mówi, ale zostaw jeszcze
coś dla tych, którzy nie mają gdzie mieszkać. Którzy nie mają gdzie mieszkać. Ja myślę, że w ostatnich półtora roku sami mogliśmy doświadczyć na własne oczy zobaczyć i porozmawiać z ludźmi, którzy stali się uchodźcami. Do tej pory na przykład dla mnie to była tylko teoria. Ja nie wiedziałam, w jaki sposób na przykład jakiś tam uchodźca, na jakich warunkach funkcjonuje, co pozostawił, ale w naszych progach tutaj, w Podkowie Leśnej, tak, przeszło tyle osób. Z tyloma osobami mogliśmy tak porozmawiać, wysłuchać, zobaczyć łzy w oczach i to, co przechodzą. I tutaj i myślę, że stanęliśmy też na wysokości tego zadania jako zbór, jako szkoła, że ci uchodźcy zostali przyjęci, przygarnięci, nakarmieni, pocieszeni na tyle, na ile mogliśmy. Mogliśmy, tak. Mhm. To jest temat też bardzo delikatny i może wzbudzać skrajne emocje. Widzimy na internecie różne wpisy i pod różnym adresem. I oczywiście są teksty w Biblii, które mówią o tym, jak należy traktować obcych, przybyszów. Izrael otrzymał pewne wskazówki i pewne zasady, ale ten sam Izrael też był chroniony od obcych. Mhm. I był pewien człowiek, który obcego przybysza w postaci kobiety wprowadził do obozu. I zginął on i ta kobieta. Kojarzymy chyba tą historię dobrze? Tak, tak. Oczywiście to było podyktowane odstępstwem i niemoralnością. I teraz problem, jaki się pojawia, jaki jest szeroko dyskutowany, czy ogólnie zasada, jaka powinna przyświecać, tak jak w Izraelu, przyjmowanie obcych, ale na jakich zasadach byli przyjmowani obcy w Izraelu? Czy obcy w Izraelu mogli wejść ze swoim stylem życia, ze swoją religią, z pogardą dla innej religii, a nawet mogliby się stać zagrożeniem dla Izraela? No nie, no Bóg do tego nie dążył i wręcz przeciwnie, mówił o zawarciu przymierza. Przecież Bóg nikogo nie zmuszał do tego, żeby żył w jego kraju. Zgodzimy się z tym? Tak. Prawda? Oni mieli wybór, nikt ich tam na siłę nie ściągał. Izraelici nie łowili ich na wędkę i nie mówili, teraz macie być posłuszni tym przymierzu. Ale jeżeli przyłączasz się do danego kraju, gdybyśmy my teraz byli uchodźcami, nie wiem, byśmy trafili do Niemiec albo do innego kraju, to powinniśmy też respektować te prawa i te zasady, no, prawda? Tym bardziej, że nawet Izraelici, kiedy byli brani w niewolę, otrzymali przez Jeremiasza nakaz, żeby troszczyli się o miasto, do którego zostali zesłani, bo dobro tego miasta to jest ich dobro, tak? Tak. Więc w jakiś sposób też... Chodzi mi o to, że gdzie Bóg nas posyła i chce, byśmy okazali to miłosierdzie, to tak, ale nie zawsze trzeba być bezkrytycznie otwartym, bo są sytuacje, gdzie chrześcijanie, zresztą my sami we własnej rodzinie to parę razy doświadczyliśmy, gdzie ludzie, którym okazaliśmy serce i mieszkanie, jeszcze nas okradli, zdemolowali nam mieszkanie, zabrali rzeczy, które do nich nie należały, a potem jeszcze rozgłaszali złe rzeczy o nas, więc naprawdę historie mogą być przeróżne. Ja nie mówię, że przez to mamy być zamknięci i teraz uważać na wszystkich, którzy mogliby nam zagrażać, bo nie znamy tych ludzi, ale na pewno też potrzeba pomagać rozsądnie. Ja przez lata nauczyłem się, że trzeba troszkę więcej rozsądku, dlatego że ludzie czasami potrafią bardzo ładne słowa mówić. Ale że rzeczywistość nagle okazuje się inna, nie? Do Izraelitów też przystępowali rzekomi przyjaciele czasami. Ja nie mówię, że mamy być zdystansowani całkowicie, bo od tego, do tego nas Ewangelia nie popycha, ale powinniśmy modlić się i prosić Boga, aby nas stawiał przed ludźmi i aby ludzi stawiał przed nami tych, do których chce nas posłać. Chociaż też na pewno Bóg chce, żebyśmy stali bardziej po tej stronie otwartości niż takiego zamknięcia, bo czasami tak jest, że my dajemy w ten sposób innym przykład, który jest dla nich inspirujący. Tak. Może będąc w takiej trudnej sytuacji, oni mogą się zmienić, tak? Mogą w jakiś sposób zobaczyć coś, co ich zainspiruje, co będzie dla nich przełomowe.
Tak nie musi być. Może być też tak, że te złe cechy niestety wyjdą, tak jak w twoim przypadku, wyjdą na jaw i będą dominujące. Natomiast na pewno no, musimy być w tym miejscu otwarci i na ile to możliwe starać się pomagać. Może oczywiście nie iść już w taką totalną autodestrukcję, czyli no, jakby nie zauważać tego, że dzieją się rzeczy złe, tak jak w przypadku tego, co wspomniałeś. Przejdźmy nieco dalej, bo Pan Bóg stawia przed nami też jeszcze inne wyzwania. Mamy taki piękny tekst, który właściwie mówi o jednej z podstaw misji Pana Jezusa na ziemi. Ten tekst jest zapisany w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale i w 18 wierszu. Myślę, że warto, żebyśmy go przeczytali, bo jest naprawdę bardzo inspirujący. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Pan Jezus przyszedł na ziemię, żeby zauważyć tych, których nikt nie chciał zauważać. Żeby wyciągnąć rękę do tych, których nikt nie chciał dotknąć. Żeby wyciągnąć z dołu tych, którzy byli sami. A więc mamy właściwie, może nawet więcej, bo w tym życiu nie brak też nie tylko cierpienia fizycznego, ale też i wiele jest nierówności społecznych, niesprawiedliwości. Ludzie czasami są wykorzystywani w pracy, mają złą pensję. Ktoś na nich po prostu żeruje, zarabia, zwłaszcza w krajach trzeciego świata, ale u nas też tego typu rzeczy się zdarzają. I mamy wrażenie, że to się nawet namnaża. I tak. I Pan Jezus, wydaje się, w tym miejscu mówi: ja przyszedłem do tych odtrąconych, do tych, którzy się mają źle, do tych, którzy może zawsze przegrywają w życiu. Do tych się zwracam. I pojawia się pytanie, jak i my powinniśmy się zwracać do tych ludzi. Tym bardziej, że ten tekst poza swoim pięknem mówi też o bardzo konkretnych potrzebach. Bo mówi, jak kto był chromy, jak kto był ślepy, jak kto był taki, to Pan Jezus do każdego podchodzi konkretnie, czyli masz taki problem, ja przychodzę z takim rozwiązaniem. Masz taki problem, ja przychodzę z takim rozwiązaniem. Czy w związku z tym jest to dla nas inspirujące? A jeśli tak, to w jaki sposób? No właśnie, z tego tekstu moglibyśmy wywnioskować, że Pan Jezus tylko do takich ludzi poszedł. Reszta go nie interesowała. Ale też czasami i w obrębie takich ludzi, jakich on napotykał, też był pewnego rodzaju przesiew. I dał temu wyraz, kiedy powiedział, że już w czasach Elizeusza, przecież było wielu trędowatych, było wiele wdów w Izraelu. I okazało się, że Pan Bóg nie mógł tych ludzi uzdrowić. Nie dlatego, że nie mógł, że nie miał mocy, bo wiemy, że tak, ale oni nie szukali ratunku i pomocy u Boga. A nawet pewien król, gdy zachorował i wiedział, do kogo mógłby się zwrócić, to zwrócił się zamiast do swojego Boga, Boga Jahwe, zwrócił się do Boga Ekronu. I tam szukał porady i ratunku. I wierzę, że Duch Boży poruszał wiele serc. Ale nawet wśród tych ubogich, tych uciśnionych, byli też tacy, którzy nie przyjmowali ratunku. Tak jest. Bo jeżeli nie byłoby takich, to dzisiaj wszyscy uciśnieni, wszyscy w różnorakich problemach, pierwszą rzecz, jaką powinni zrobić, to pójść i szukać Boga. A tak niestety nie jest. Nie? Tak. Więc tych, którzy łaknęli i pragnęli sprawiedliwości Bożej, potem w innej Ewangelii jest powiedziane, czyli byli już zobligowani, chcieli uzyskać światło. Oni byli jak lud bez pasterza. Zresztą Pan Jezus to powiedział. Więc Chrystus zaspokaja potrzeby tych, którzy chcą, byśmy nawet powiedzieli, nawet dać mu szansę na to, by on to uczynił. Ja może jeszcze w tym miejscu ad vocem bym powiedział, że też oczywiście to był zarzut troszeczkę wobec samego Izraela, który nieodpowiednio się troszczył o tych ludzi i nieodpowiednio prowadził swoje życie duchowe. Też był na pewno tego taki wydźwięk. No i mamy tą historię 10 trędowatych, których Pan Jezus przyjął mimo wszystko i im nie odmówił, chociaż wiedział dokładnie, że powróci z nich tylko jeden, który notabene nie był Izraelitą. Więc to wezwanie jest trudne, dlatego że z jednej strony mamy zdrowy rozsądek i rzeczywiście nie można nie reagować na to, jak ktoś jawnie
prawda, no, żeruje na swoim stanie... O może nieszczęściu nawet. Czy nieszczęściu. To tak. Po to, żeby winić innych ludzi w taki toksyczny sposób, żądać od nich tego, tamtego, potem o nich mówić złe rzeczy. To się zdarza niestety. Taką mamy rzeczywistość. Z drugiej strony to wezwanie Pana Jezusa i często jako postawa wzywa nas do tego, żeby nie mając pewności, co z tego wyjdzie, mimo wszystko starać się dać dobry gest, zrobić to, co możemy, nawet jeżeli nie możemy zagwarantować, że ta osoba na końcu pójdzie w dobrą stronę, czy też nie. Za to już nie mamy żadnej jakby odpowiedzialności, bo to jest odpowiedź tej osoby. I kiedy oczywiście widzimy, że ktoś nie postępuje odpowiednio, to też i naszym obowiązkiem jest, tak jak tutaj powiedziałeś, zareagować. Ale w sytuacjach, kiedy nie wiadomo, bo często tak jest, że spotykamy ludzi, o których nie wiemy, jest nam ciężko powiedzieć, to wydaje się, że Pan Jezus nas wzywa właśnie tymi słowami do tego, żebyśmy mimo wszystko zawsze stali bardziej po stronie tego, żeby zrobić coś, o ile możemy, bo przynajmniej my będziemy przed Bogiem mieli czyste sumienie, a to, co ta osoba z tym zrobi, to już jest inna rzecz. Jeżeli można, bym jeszcze taką myśl powiedział, że tutaj było wspomniane, że ta osoba sama przyszła, tak? Do ciebie, pamiętam, Halinko, tak? Wspominałaś, jedna, tak. Ale czasami jest tak, że nie te osoby przychodzą, tylko Bóg nas posyła. I teraz pytanie, czy jeżeli Bóg nas posyła, to zawsze wszystko się musi zakończyć sukcesem? Że ta osoba doceni i zrobi porządek ze swoim życiem? Nie. Jest wiele przypadków. Chrystus Pan powiedział, że do sieci przy głoszeniu Ewangelii wpadają różne ryby. Prawda? I jedne są zdrowe, a drugie są chore. Oczywiście z natury wszyscy jesteśmy chorzy, tylko że jedne dają się uzdrowić, a drugie nie. I Bóg pozwala odejść. To jest smutne, kiedy Bóg patrzy na ludzi, którzy odchodzą, ale pozwala im odejść. Choć woła za nimi jeszcze, by upamiętali się do ostatniej chwili. Izrael, który odwrócił się diametralnie od Boga, tyłem, plecami, jak prorok Zachariasz i inni wspominają, jeszcze Bóg za nimi wołał. Izraelu, nawróć się, daj się oczyścić. Bóg walczy o człowieka każdego do końca. I wreszcie kończąc ostatni krótki temat, mamy tekst z Ewangelii Jana 15:13. Nie będziemy go czytać, ale tam jest mowa o tym, że nie ma większej miłości na tą, kiedy człowiek składa swoje własne życie za bliźniego, za drugiego. I jakby w tym kontekście mamy to chyba najtrudniejsze wezwanie dla nas. Nie wiem, czy wy tak to postrzegacie. Mnie się wydaje, że przynajmniej dla mnie ono jest największe, bo to jest tak, jakby człowiek w pewnym sensie był gotów sam ze wszystkiego zrezygnować na rzecz drugiego człowieka. A w przypadku apostoła Pawła nawet swojego własnego zbawienia. Tak. Za braci Izraelitów. Tak jest. Tak samo Mojżesz tam kiedyś bardzo podobnie mówił. Rzeczywiście niezwykłe poświęcenie i tutaj też jakby w kontekście naszej otwartości na drugiego człowieka. Czasami tak jest, że drugi człowiek nas nie rozumie, wydaje mi się, bo my nie rozumiemy jego. I czasami wydaje mi się też, że jak ktoś przychodzi z jakiejś konkretnej tradycji religijnej, ma swoje własne wyuczone zasady patrzenia na świat, ktoś mówił mu na przykład źle o chrześcijanach, to się zdarza, że robią takie, a nie inne rzeczy. Dla niego pójście, spotkanie to będzie wielki problem. I Bóg, wydaje mi się, w tym miejscu nas zachęca do tego, żebyśmy mieli taką trudną otwartość dla nas, jaką miał właśnie apostoł Paweł, który powiedział: dla Żyda jestem Żydem, dla Greka jestem Grekiem. Jak on sobie z tym radził, prawda, na co dzień? Ile musiało być w tym modlitwy, żeby się nie pogubić? A jednak jest takie właśnie powołanie, że czasami trzeba pójść o jeszcze dalej, jeszcze kolejny krok, kiedy się wydaje, że już stoimy na samej krawędzi, że już dalej nie można. Pan Bóg mówi: jeszcze jeden krok, jeszcze jeden krok. No bo wspaniały przecież przykład mamy Jezusa, który sięgnął, wyciągnął rękę do kobiety obcoplemiennej z ludu, który był poniewierany i wiemy, jakie stanowisko mieli Żydzi wobec Samarytan, a Pan Jezus dokładnie spotkał się z nią w tym miejscu,
no, najbardziej nieoczekiwanym chyba dla niej samej. Bardzo, bardzo... tak, jeszcze. Nie, ja myślę, że ja ze swojego doświadczenia z ostatnich miesięcy, ostatnich 2 lat mogę powiedzieć, że ważna jest też taka pomoc, takie zainteresowanie, takie nie, a słuchaj, co tam u ciebie, jak się czujesz, ale takie głębsze zainteresowanie i kiedy dana osoba dowie się o danym problemie, wsparcie modlitewne. Tak. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, czego osobiście doświadczam aż do dnia dzisiejszego. I czasami... I kiedy ludzie zdobędą zaufanie, to się otworzą. I często słyszymy też takie słowa, metoda Jezusowa, jesteś pierwszą osobą, której to mówię. Nie? Tak. Dokładnie. Nikomu o tym nie mówiłem, bo się wstydziłem, czy wstydziłam tego. I czasami trzeba nawet nie bać się pójść z tą osobą tam, gdzie ta osoba ma swojego Boga, tak to nazwijmy, po to, żeby ona potem chciała przyjść tam, gdzie my jesteśmy. To może być dla nas wielkie wyzwanie, ale na tym też między innymi polega misja. Bardzo wam dziękuję za ciekawą, inspirującą dzisiaj dyskusję. Myślę, że była też pożyteczna dla naszych widzów. Bardzo wam też dziękuję za waszą obecność. Mam nadzieję, że to będzie dla was inspiracją. A my będziemy już dzisiaj kończyć. Zachęcamy was do tego, żebyście byli otwarci na to, jak Pan Bóg prowadzi was do misji dla drugiego człowieka, bo jest wiele do zrobienia, a Pan Bóg może przez nas wiele osiągnąć. Zakończymy to dzisiejsze spotkanie modlitwą, a już dzisiaj zapraszam was na kolejny program w następnym tygodniu. Bardzo proszę o modlitwę. Dobry Panie Boże, dziękujemy, że mogliśmy po raz kolejny pochylać się nad wspaniałą księgą, jaką jest Twoje Słowo, Biblia. Dziękujemy, że możemy czerpać tyle wzorców, tyle nauki, ale przede wszystkim dziękujemy, że objawiłeś nam siebie, to, jakim jesteś, swój charakter, swój stosunek do nas ludzi, wszystkich ludzi. Dziękujemy za Twoje miłosierdzie, za to, że przyszedłeś się spotkać z człowiekiem tam, gdzie on się zatrzymał i przyszedłeś go stamtąd wydobyć. Dziękuję, że czynisz to wobec każdego, kto pragnie, kto zechce i że chcesz czynić to nadal, by zaspokoić nasze potrzeby, ale przede wszystkim, by pokazać nam życie lepsze, pełniejsze, ofitujące, tak jak Panie Jezu powiedziałeś, że Ty chcesz, by Twoje owce żyły i ofitowały. Chcemy, Panie, ofitować w Twoją obecność, w Twoją moc, w Twoją łaskę i dzielić się z drugim człowiekiem, tak jak nas, Panie, do tego powołałeś jako wierzących, za co już teraz Ci dziękujemy, chwalimy i błogosławimy święte Twoje imię. Amen. Amen. Dziękuję bardzo za Wasz udział, dziękuję za obecność widzów i do zobaczenia.